Przechodzimy do kolejnego. Nie ma kworum, dziewczyny, teraz nie. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Zmiana uchwały nr 70 łamane przez 1013 łamane przez 13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1500. Pierwsze czytanie referuje Pani Dyrektor Alina Kwaśniak. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, zmiana w UPF-ie dotyczy zmian w realizacji i harmonogramie finansowania przedsięwzięć wieloletnich. Dotyczy to głównie zadań dzielnic. Dotyczy to również projektów unijnych, tak zwanych miękkich. Głównie jednostki oświatowe pozyskały środki bezzwrotne na realizację projektów wieloletnich i one w tej chwili są wprowadzane razem z dochodami do wieloletniej prognozy finansowej. Dotyczy to również na przykład właśnie zadania, o którym była chwilkę wcześniej mowa, czyli zmiana w harmonogramie realizacji finansowania zadania budowa cmentarza pod Górkach Tynieckich. Również dotyczy to zmiany na dwóch zadaniach, budowa Centrum Kongresowego, tam mamy zwrot podatku VAT. W wyniku tego zwrotu podatku VAT zwiększane są środki na realizację umowy z MPK, czyli na przedsięwzięcie wieloletnie transport miejski. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. W tej sprawie pozytywną opinię jednomyślnie wyraziła Komisja Budżetowa. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam. A przepraszam, Pan Radny Ścigalski. Nie widać pod słońce na tle okna Pana Radnego. Przepraszam. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja w sumie pytanie do Pani Dyrektor bezpośrednio związane z tym drukiem, bo tutaj zwróciłem uwagę, ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że ten druk będzie jeszcze zmieniany pewnie kilkakrotnie w ciągu tego roku i przyszłego, bo tu część środków zostało również zapisane na przyszłe lata, no to jest jasne, 2014, 2015 i tak dalej, ale w przypadku tego załącznika numer 2 do uchwały, wykaz przedsięwzięć do WPF-u, liczba porządkowa 1.3.2.15, chodzi konkretnie o ścieżki rowerowe. Tutaj 2.14 wpisaliśmy kwotę 750 tysięcy. Ja rozumiem, że przy okazji projektu budżetu, no jeżeli uda nam się jakąś większą kwotę tutaj zabezpieczyć, to automatycznie też w WPF-ie zostanie to zapisane, prawda? Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Radnemu. Czy są jeszcze wypowiedzi innych radnych? Jeżeli nie, czy wnioskodawca chciał się ustosunkować? Widziałem, że Pani Dyrektor Kwaśniak kiwała potakująco głową, więc w pewnym sensie zgadzała się z wypowiedzią Pana Radnego. Czyli rozumiem, że nie będzie zabierać głosu, tak? Dziękuję bardzo. W takim razie, proszę Państwa, jeżeli nie ma innych głosów, stwierdzam, zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ustęp 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin składania autopoprawek na dzień 29 października godzina 15 i ostateczny termin składania poprawek na dzień 31 października godzina 15.